Głównym sponsorem wąskiego kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmem. Dzień dobry, zgłodniliście? Bo my tak, zobaczcie gdzie jesteśmy. Ratusz Jacek, to oznacza jedno, jesteśmy na Mazowszu, jesteśmy w Siedlcach. Przypomnę, że wyznacznikiem ocena 4-0 na Google. Te, które mają wyższą, będziemy sprawdzać i oceniać i trafią do grupy mistrzowskiej, a te, które są poniżej 4, trafią do grupy spadkowej. Co dziś w planie? Wybraliście dwie knajpy. Pierwsza z nich to Głodny Smok. Będzie to kuchnia orientalna, kuchnia chińska. A druga będzie to knajpa Wół czy Kij. Zobaczymy, czy nas kijem potraktują, czy bardziej wołem. Specjalizują się w burgerach, zatem idziemy i będziemy sprawdzać bułki z mięsem. Taki jest plan, a jak wyjdzie, zobaczymy w praniu. Idziemy, konsumujemy, delektujemy się tą pogodą, chociaż dzisiaj chłodno w Siedlcach. Byliśmy już tu wcześniej i wczoraj było dużo cieplej, a dzisiaj chłodek, duży taki zimny wiatr, ale my będziemy jeść na szczęście pod dachem, więc idziemy, jemy, konsumujemy. Na pierwszy rzut idzie lokal przy ulicy Sienkiewicza w Siedlcach, Głodny Smok. Ja już wiem, co zjem. Będzie to po prostu ich firmowy kurczak. Ja będę testował ich firmowe danie, czyli Głodnego Smoka. Danie z kurczaka z dużą ilością warzyw. Będzie tam bambus, będzie tam cebula, będzie tam papryka. No i przede wszystkim kurczak, bo nie ukrywajmy, że my bazujemy na daniach mięsnych. Cóż mógłbym wybrać w lokalu Głodny Smok do zjedzenia niż ich danie firmowe o tej samej nazwie. Był to kurczak z bardzo dużą ilością warzyw, była cebula, były brokuły, były papryki, cała masa bambusa i przede wszystkim kurczak, na którego czekałem. Duża porcja, to trzeba podkreślić, do tego ryż i świeża, i to było czuć, surówka. Trochę ona odbiegała od tych klasycznych surówek, które znamy z orientalnych barów, które są takie robione bardziej na słodko i tam jest element sosu. Ona była suchsza i nie była tak słodka, ale mi osobiście smakowało. Zjedliśmy całą porcję, to też jest na pewno plusem. Szpilbuś wybrał, tam były perturbacje z tym wyborem, ale chodziło o to, że chciał wybrać na początku kurczaka w cieście, potem zmienił zdanie na kurczaka z papryczką jalapeno, ale w efekcie dostał kurczaka w cieście, bo tak się panu zapisało i on też był całkiem ok. Moje danie było lepsze, tutaj od razu powiem. Bardzo dużo było tej otoczki, tego ciasta, a kurczaka było mniej. Ale to jest w każdym lokalu, ta tendencja wygląda to imponująco na talerzu, a jak się przekroi, to wiadomo, że tego kurczaka jest mniej niż samego ciasta. Ocena 4,5. Pozytywne zaskoczenie, moi drodzy. Ten mój kurczak, delikatnym kurczakiem, pasującym dla kobiet, pasującym dla dzieci. Jeżeli ktoś chciał intensywniej, bardziej pikantne, były sosy do wyboru. Tego porcja ryżu, który był pod spodem, cały sos, warzywa i kurczak był jak gdyby na tym ryżu. Nie zawsze tak jest podawane w lokalach, czasami ryż jest po prostu podawany osobno, ale tutaj jak najbardziej on pasował. Nutkami smakowymi być może odbiega nieco Głodny Smok od takiego sztampowego, klasycznego chinola. Ale ocena za smak pozytywna, smakowało nam to jedzonko, 4,5 i dodajmy jeszcze, że byliśmy nie tak długo po rozpoczęciu dnia, bo w lokal w niedzielę jest czynny od 12 i widać było, że te wszystkie produkty, które dostaliśmy, są świeże. Dostaliśmy na dużych talerzach duże porcje, moja wyglądała tak jak oczekiwałem, czyli duża liczba warzyw, dużo kurczaka, do tego ryż i surówka, zachęcała ona do zjedzenia. Z kolei Szpilbuś dostał klasycznego kurczaka w cieście. Były one nie idealnie okrągłe, a bardziej takie rozwlekłe. Wyglądały trochę jak co? Jak takie pączki przedłużane, bym tak powiedział. Jeśli chodzi o wygląd, byłaby piątka, gdyby ktoś pomyślał. I to nieduży koszt. Cały lokal jest utrzymany w takiej kolorystyce czarno-czerwonej. Dajmy to na czarnych talerzach. Do tego czerwona serwetka. Do tego sztućce, które dostaliśmy metalowe, to też warte podkreślenia, na plus i byłoby po prostu bajkowo i wtedy byłaby piątka. A tak za wygląd tych dań dajemy 4. Jest tu jeszcze jakiś obszar, żeby to delikatnie podkręcić
i ulepszyć. Niewątpliwie największy atut tego lokalu. Wszystko jest utrzymane w tej kolorystyce, o której mówiłem. Kolory czarny i czerwony. Na poziomie wyższym niż w zwykłych, klasycznych Chinolach, gdzie praktycznie do tego wyglądu lokalu mało kto przykuwa uwagę. Duży logotyp na ścianie z hasłem Głodny Smok. To wszystko jest jak gdyby utrzymane w jednym kierunku i to nam się bardzo podobało. Jeśli chodzi jeszcze o menu, to menu też utrzymane w tej kolorystyce. Kilkanaście dań i czytelnie można było to wszystko przedstawić. Także tutaj piąteczka za wystrój. Mocny punkt tego lokalu. Cena, moi drodzy. Zapłaciliśmy 43 zł za dwa dania. Ceny około 20, 22, 23. Teraz będziecie coraz częściej spotykać w lokalach z kuchnią azjatycką. Wiadomo, inflacja i drożyzna. Te ceny były ok. Nie były może super, ale były w sam raz, bo te porcje były duże. Dlatego czwóreczka za cenę. W miarę tanio, w miarę szybko i w miarę dużo zjeść, to w takich lokalach jak ten będzie zadowolony. 43 zł za dwa dania, to jest ok. Na szali dwie sprawy. Pierwsza to kwestia związana z tym zamówieniem. Szpilbuś zamówił na początku w cieście, potem zmienił zdanie, ale to było dość szybko. I pan niby zapisał, że ma dostać z jalapeno, ostatecznie dostał w cieście. Ale my nie jesteśmy wybredni, zjemy wszystko. Szpilbuś też zjadł wszystko, ja też popróbowałem. Tutaj w ramach rekompensaty pan się bardzo fajnie zachował i podarował nam w gratisie kole. To na pewno na plus, ale na minus szkolny błąd. Szkolny błąd i na pewno też przestroga dla innych, no kiedy ktoś do was przychodzi. Starajmy się zrobić wszystko tak, jak jest w elementarzu. Tutaj tego zabrakło i pan, niestety nie mam nic dobrego, ale wyczuł, że byliśmy w lokalu, gdzie dobrze dają jeść. Pan nie wręczył nam paragonu. Szkolny błąd, moi drodzy, no tak się nie robi. Ktoś przychodzi pierwszy raz, nie wiemy, kto to jest. A może ja bym był... No dzisiaj jest akurat niedziela, ale być może byłbym urzędnikiem Urzędu Skarbowego. Wyglądam? Gdyby nie ta cała sytuacja z paragonem, byłoby 4,5. Ale tak, cały punkt muszę odjąć. To nie jest pierwszy lokal, gdzie się z tym niestety spotkaliśmy, dlatego 3,5. Za obsługę. Podsumowanie, 21 punktów dla Głodnego Smoka z ulicy Sienkiewicza w Siedlcach. Na pewno lokal warty uwagi, warty polecenia i myślę, że jeśli chodzi o grupę spadkową, 21 punktów na pewno będzie w czołówce. Lokal, gdzie byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Zamówiliśmy za jedyne 40 zł, albo niektórzy powiedzą aż zestaw, w którego skład wchodził burger, do tego frytki, do tego sałatka Kolesław własnej roboty i napój półlitrowy. My akurat wybraliśmy kole Sherry. Co możemy powiedzieć o smaku? Jaki to był burger? To jest najważniejsze. Moi drodzy, sprawdzam. Był to burger mocny w gębie. Co było bardzo fajne, można było wybrać stopień ostrości. 1 do 5, my wybraliśmy 3. I lightowa ostrość, ale fajny posmaczek był. Ostrości były tam papryczki, jalapeno. Co wchodziło w jego skład? I mięso, warzywa, ser cheddar, bekon, papryczki jalapeno, papryczki peperoncino, musztarda, rukola i sosy. I tutaj ta musztarda bardzo fajnie współgrała, bo była położona na bekon. A bekon z musztardą wiadomo, że fajnie ze sobą współgra. Do tego były frytki. Nie były to takie małe frytki, tylko bardziej takie talarki. Chrupiące, sympatyczne. Do tego sałatka Kolesław, w której nie było zbyt dużo. Była w takim małym szklanym pojemniczku. Duża bułka maślana. Burger w smaku ok. Wszystko to, co było w środku, było wyczuwalne. Zarówno sałata, pomidor, ostry sos, papryczki, jalapeno. Mięso jest najważniejsze. Ono było fajnie. Było przysmażone w takim stopniu medium. Jeśli chodzi o cenę za całość, 4,5 za smak, bo to było naprawdę dobre danie. Byliśmy z niego zadowoleni. Wygląd, moi drodzy, od razu zacznę do ceny. Czwóreczka. Wszystko to fajnie się komponowało. Zieloność sałaty, czerwony sos, zielone papryczki, jalapeno. Wszystko było oblane z serem cheddar, do tego bekon, musztarda. Czwóreczka za wygląd. Podobało nam się do tego talarki i sałatka Kolesław. Jakbyśmy tak sobie ten postawili prostokąt i popatrzyli na niego dłużej, no to bardzo fajnie wyglądał i zachęcał on do konsumpcji. 40 zł za zestaw, w którego skład wchodził burger, frytki, talarki, do tego sałatka Kolesław i napój. Myślę, że przy obecnych cenach wiemy, jak wszystko drożeje. Cena jak najbardziej ok.
Może gdyby tego mięsa było jeszcze więcej, może gdyby tej sałatki kolesła było troszkę więcej, to byłaby piątka. A tak, jest czwórka, ale myślę, że to i tak jest dobra ocena. Bystrój, klasyczna burgerownia. Podobał mi się, że był logotyp zarówno na menu, menu było bardzo czytelne, był logotyp na ścianach, sporo stolików, byliśmy tam w niedzielę, sporo gości, być może to miało też wpływ na czas oczekiwania, będę o tym jeszcze mówił przy okazji obsługi. Lokal fajny, schludny, ładny, na pewno do poprawy kwestia miejsc parkingowych, bo byliśmy tam w niedzielę i było sporo ludzi i był problem z parkowaniem. Ci, którzy zaparkowali wcześniej, widzieliśmy jednego pechowca, dostał mandat. Słuchajcie, obsługa, dwa takie minusy, na które zwróciłem uwagę. Pierwsze to, że samemu trzeba zamawiać. Oczywiście ja nie mówię, że to jest jakiś ultra minus, bo są takie lokale. Trzeba było poczekać na zamówienie, no i też poczekać na danie. Ja rozumiem, że było sporo gości, ale czekaliśmy, myślę, że około 40-45 minut na danie. Sporo, sporo. Chodzą panie, chodzą panowie, klub Morsa. Jeśli chodzi o obsługę, czwóreczka, 45 minut oczekiwania, czy nawet 50, dość długo, dość długo. Mogło to danie wjechać wcześniej. I reasumując, moi drodzy, 20,5 punkta. Na pewno, jeżeli ktoś lubi burgery, nastawia się na mięsne danie z dużą ilością frytek, z sałatką i z napojem, idźcie tam, wydajcie te 40 zł, na pewno wyjdziecie ukontentowani, ale gdybym miał tam iść drugi raz, to raczej nie w niedzielę, bo jest tam sporo ludzi i trzeba się chwilę naczekać. I gdybym nie był, bo byłem już delikatnie, wiadomo, najedzony, no to bym był bardziej zdenerwowany. A tak, byłem mniej. Fajny lokal, fajne jedzenie. Po podsumowaniu 21 punktów dla Głodnego Smoka, 20,5 punkta dla restauracji W czy Ki. Obie dobre, obie na fajnym poziomie, ale taka ciekawostka, że ta, która ma nominalnie niższą notę na Google'ach, dzisiaj otrzymała więcej punktów niż ta, która ma wyższą notę. Moi drodzy, naszą gastronomiczną przygodę w Siedlcach kończymy w miejscu wyjątkowym, unikatowym. Pałac Ogińskich, pałac byłych właścicieli tych ziem. Kolejne doświadczenie kulinarne za nami, kolejne knajpy odwiedzone, punktacje rozdane. No a my żegnamy się z Wami i do następnego razu. Przypominam oczywiście o lajkach, subach, dzwoneczkach, udostępnieniach i komentarzach. Napiszcie nam, czy byliście kiedykolwiek w Siedlcach, czy te knajpy, które Wam tutaj pokazaliśmy, były przez Was testowane, a być może są jeszcze inne, lepsze, a może i gorsze, których nie zdołaliśmy odwiedzić. Napiszcie to wszystko w komentarzu. Smacznie Was pozdrawiamy z Siedlec. Do następnego razu. Cześć.